Niedziela, 26 lutego. Rozpoczynamy analizę weekendową indeksów giełdowych. Na pierwszy ogień oczywiście indeks WIG20, który ten tydzień zakończył utworzeniem takiej czarnej, dość wyraźnej świecy. Z delikatnym dolnym cieniem. Ten cień to zapewne reakcja popytu na bliskość dość wyraźnej i silnej strefy cenowej, strefy wsparcia opartej tutaj, przypomnijmy, dołek, szczyt, tutaj również konsolidacja, więc ta strefa w rejonie 1750 jest na tyle silna, że no w jakiś sposób powinna ona wywoływać reakcję. No i zbliżenie się do tej strefy spowodowało tutaj powstanie takiego dolnego cienia. Tym niemniej jednak możemy powiedzieć, że mamy w tej chwili już takie, no, chciałoby się powiedzieć, jednoznaczne i definitywne wybicie i potwierdzenie z inside bara, który już w zeszłym tygodniu ono miało miejsce, no ale, znaczy 2 tygodnie temu miało miejsce, ale była próba jeszcze jak gdyby tego zanegowania i tu jest no, potwierdzenie, w związku z tym no, mimo wszystko do głosu dochodzi podstawowy scenariusz, w którym schodzimy teraz w dół i robimy, no nazwijmy to tak, na bardziej optymistycznie patrząc, to co najmniej mocniejszą korektę, moim zdaniem w tym wypadku co najmniej do rejonów około 1500 punktów. Natomiast no, trzeba sobie powiedzieć szczerze, że ten ruch do góry tutaj jest takim ruchem, który bardziej jest, nazwijmy to, korekcyjnym po ostatnim największym swingu, który doszedł tutaj, naruszył, ale doszedł do rejony może troszeczkę powyżej 61,8%. W związku z tym, no, powiedzmy sobie jasno i rzeczowo, że mamy też ten jak gdyby mniej optymistyczny scenariusz, to jest z nowymi dołkami, tak? Z nowymi dołkami, z atakiem tutaj co najmniej na te rejony 1350, ale no, jakby to na to nie spojrzeć, wydaje się, że coraz bardziej do głosu dochodzi właśnie ten scenariusz, którym no, na początek powiedzmy schodzimy do 1500 punktów. A co może przed tym powstrzymać? No, ewentualnie skuteczna obrona tutaj tej strefy w rejonie 1750. No, wiadomo, że to nie jest apteka, ale tutaj w tym rejonie ta strefa wsparcia, gdyby zatrzymała w ten sposób, że do nas nastąpiłoby jakieś takie no, wyraźniejsze odbicie, no to potem następnym ruchem musiałoby być wybicie tego szczytu, no i w tym momencie moglibyśmy myśleć o dojściu do w okolice 2100 czy nawet w okolice 2200, ale tak jak mówię, ten scenariusz taki schodzi według mnie już na drugi plan. Jeśli spojrzymy na wykres dzienny, no to widzimy, że mieliśmy tutaj tą silną strefę, na której wytworzyła się też pewnego rodzaju konsolidacja. Rynek wybił, doszedł do teraz tej nowej strefy wsparcia tutaj, którą przed chwilą pokazywałem też na wykresie tygodniowym, bo ta na wykresie tygodniowym jak gdyby jest przedłużeniem tutaj tej nazwijmy tutaj o tej niższej strefy pochodzącej tutaj z tej konsolidacji. Natomiast mamy objęcie, tutaj można powiedzieć, że na strefie wsparcia mamy objęcie hossy, które w tej chwili w piątek powstała próba jego zanegowania, no i też nie patrzałbym na to jakoś super optymistycznie, bo tutaj nawet jeżeli się obroni to objęcie i rynek jeszcze pójdzie do góry, to moim zdaniem będzie miał wielki problem z wybiciem tutaj tych poziomów 1850-1870. A w takim przypadku trudno jest tutaj, że tak powiem, mówić o czymś, co miałoby zatrzymać te rozpoczęte tutaj spadki. Weźmy sobie jeszcze pod uwagę fakt, że tutaj gdybyśmy tak spojrzeli szerzej, no to mamy jakiś ruch spadkowy od szczytu, korektę, potem następnie ruch, który jest tutaj taką trójką spędzącą po środku, do tego drugi raz korekta, więc trzeba brać pod uwagę, że tu mieliśmy jak gdyby falę, no nazwijmy to drugą, czy no 3B, dobra,
No i teraz rozpoczyna się to mocniejsze uderzenie, gdzie mamy falę pierwszą, drugą i tutaj nie należy bagatelizować kwestii, że do tej korekty dopasowała się ta korekta. No i teraz no, krótka piłka, no, jeżeli pójdziemy do góry, to tak jak powiedziałem, to nie jest żaden powód do radości jeszcze dla byków w tym momencie, bo tu ta strefa jest dość silna przez tą konsolidację. Zresztą ona nie jest zawieszona w powietrzu, bo pamiętajmy, że również mieliśmy tutaj dołek, tutaj szczyt, a więc to jest taka wyraźna strefa oporu cenowego, a tutaj ta konsolidacja ją wzmacnia, o tak bym to powiedział, wzmacnia. W związku z tym pójście do góry to naprawdę jeszcze nic, dopiero ewentualnie wybicie tego szczytu, natomiast wybicie w cenach zamknięcia tego minimum z środy moim zdaniem no, będzie już się naprawdę bardzo mocno wiązało z przyspieszeniem ruchu spadkowego. Teraz indeks WIG szerokiego rynku. Tutaj sytuacja podobna. Po utworzeniu takiego inside baru mamy z niego wybicie. To wszystko działo się mniej więcej w rejonie tutaj silnej strefy oporu. Ta strefa nie została pokonana. Weszliśmy z powrotem pod nią. Teraz możemy tutaj powiedzieć, że znajdujemy się w jakiejś strefie bliskości strefy wsparcia, którą moglibyśmy no, ewentualnie nawet tak poszerzyć. I tutaj oczywiście to jest strefa, która w jakiś sposób może spróbować powstrzymać ten moim zdaniem rozpoczynający się spadek. Ale no, najpierw to musi uczynić, tak? Patrząc na całość, no to też widzimy, że tutaj po tym takim swingu korekcyjnym, jakby nie było, bo on tutaj jest trójką, no nie mamy wybicia tutaj szczytu, mamy pokonany zakres overbalance, no ale ten ruch de facto jest korektą tego tutaj swingu, więc no dalej jak gdyby możliwe jest atak na poziom 45 tysięcy, a z racji tego, że no jeżeli to miało być korekta, no to powinniśmy to wybić i wtedy atak również i na poziomy około 35 tysięcy. Patrząc na indeks WIG strony dziennej, no tutaj również ta strefa wyraźna, strefa wsparcia została wybita dynamicznie, no teraz być może robimy nawet jeszcze jakiś wzrost w celach retestu, ale najprawdopodobniej ten retest no, nie wypali bykom, w tym sensie, że no, ciężko będzie to pokonać do góry. No, jeżeli uda się wybijemy ten szczyt, no to otwarta jest droga na nowe szczyty i ruch w kierunku 65-66 tysięcy. Natomiast wybicie tego minimum, no to już jest automatyczny atak na tą strefę tu w okolicach 56 500 punktów, tą strefę wsparcia, no, a patrząc to całościowo na ten ruch, no to jak najbardziej zejście do co najmniej do poziomów 52 tysiące czy 48 tysięcy. Kolejny nasz polski indeks to MWIG. Na MWIG-u jesteśmy jak gdyby cały czas w tej konsolidacji takiej szczytowej, gdzie mamy podwójny jak gdyby szczyt, ale w cudzysłowie oczywiście mówię podwójny, bo podwójny szczyt będzie, jeżeli wybijemy linię szyi, czyli poziomy około 4280. Natomiast tutaj znowu po tym czarnym pinbarze takim została utworzona, powstało teraz objęcie bestia, więc to wszystko przemawia na korzyść właśnie tego podwójnego szczytu. No a jeżeli tutaj wybijemy, no to w tym momencie no będziemy schodzili, moim zdaniem, w tym, no, mamy tu jakąś strefę wsparcia, ale no, najmniejszy wymiar wtedy, gdyby miał być to ruch korekcyjny, wydaje mi się, jest tutaj w rejonie 3900 punktów. Natomiast znowu trzeba zwrócić uwagę na fakt, że po tym ostatnim dużym swingu tu mamy tylko korektę, w związku z tym otwarta droga na nowe dołki, a nowe dołki, czyli zejście co najmniej na poziom 3200. No i ostatni z naszych polskich indeksów SW, który w tym jak gdyby jest w tej chwili najsilniejszy, ale też tutaj walczy na strefie oporu, tworzy jak gdyby w tej chwili taki podwójny szczyt, możliwość utworzenia podwójnego szczytu powstała. Ale no, jest ta konsolidacja, z której oczywiście jak najbardziej zgodnie z dotychczasowym trendem możemy wybić górą. No jeżeli tak, no to będziemy atakowali tutaj poziom tego szczytu. Natomiast jeżeli wybijemy tutaj minima tych dwóch poprzednich tygodni, no to moim zdaniem rozpoczynamy głębsze spadki tutaj co najmniej do poziomu 16500 punktów. Patrząc teraz na SWIG od strony dziennej, no to mamy tutaj jak gdyby taki klin utworzony, wybicie z klina, retest jego dolnego ograniczenia, znowu ponowny atak,
tutaj utworzenie podwójnego szczytu, znowu tutaj mniejszy podwójny szczyt i prosta sprawa, no górne ograniczenie, wybicie, no to idziemy w kierunku 20 tysięcy, 21 tysięcy, natomiast jeżeli wybijemy tutaj ten dołek, czyli 19 tysięcy punktów, no rozpoczynamy spadki w pierwszym rzędzie do poziomu 18 400. No i na koniec indeksy DAX i S&P. Na indeksie S&P powstała czarna, na wykresie tygodniowym powstała czarna, wyraźna świeca obejmująca korpus poprzedniej świecy wzrostowej. Tu po pimbarze jak gdyby tworzy nam też taki podwójny szczyt, teraz objęcie Wesy. No, pamiętajmy tutaj o tym, co już mówiłem, że tutaj mieliśmy pełen impuls do góry. W związku z tym, no, moim zdaniem wchodzimy tutaj w fazę korekty, a jeżeli teraz będziemy tu brali pod uwagę fazę korekty, no to w pierwszym rzędzie oczywiście do okolic 14 tysięcy, ale myślę, że jest tutaj poważne zagrożenie zejścia na niższe poziomy. To odsyłam do analizy takiej wideo, której pokazywałem, jak ma się DAX i nie tylko DAX, zresztą w takim długoterminowym ujęciu i dlaczego tutaj no pachnie mi zejściem na nowe dołki, ale w tej chwili jest duże prawdopodobieństwo tego, iż będziemy kontynuowali spadki. Oczywiście, czy to będzie już następny tydzień, będzie kontynuacja, czy może jeszcze kolejna jakaś próba taka ala zanegowania, no nie wiem, ale wydaje mi się, że ta świeca tygodniowa no już bardzo mocno przechyliła szalę na korzyść niedźwiedzi i na korzyść scenariusza z zejściem w kierunku na dobry początek do 14 tysięcy punktów. Patrząc na wykres dzienny, to tutaj przypomnę, no mamy tutaj pełną piątkę wykonaną, w związku z tym mamy tutaj taki podwójny jak gdyby szczyt, ale taki może nie bardzo, znaczy się inaczej. Tu mamy niższe szczyty, a więc powstał taki trójkąt i teraz to jest wybijane. Tutaj co prawda jeszcze ta strefa szczytowa jak gdyby utrzymuje, bo tutaj no, po cenach zamknięcia powinniśmy jednak przeprowadzić wydolne ograniczenie strefy. O, tu po maksa. To widzimy, że jeszcze ta strefa trzyma nam te spadki i no, do końca przekreślić nie możemy, że tu się tworzy jednak jeszcze jakaś korekta pędząca, taka większa i będziemy mieli jednak to wyjście na te rejony 15700, 15800, ale myślę, że ten scenariusz jest już bardzo zagrożony i tu do głosu dochodzi kwestia dalszego spadku. No, jeżeli nastąpi kontynuacja, wybijemy tą strefę, no to w pierwszym takim znowu w tym najszybszym ruchu to moim zdaniem schodzimy do poziomów około 14650, a następnie, tak jak już mówiłem, 14 tysięcy. No i na koniec S&P. Tutaj po utworzeniu formacji inside baru mamy wybicie dołem, czarna świeca. Oczywiście teraz mamy możliwość obrony tego poziomu w postaci strefy cenowej, wewnętrznej takiej strefy, ale dość silnej. Zobaczmy, jeden punkt, drugi punkt, trzeci punkt, czwarty punkt, piąty punkt, szósty punkt. Tutaj przeszło, czyli tutaj jak gdyby ta wymowa tej strefy osłabła, ale mimo wszystko dzięki tym punktom ma ona swoje znaczenie. No i wybita wcześniej linia trendu też stanowi pewnego rodzaju wsparcie za ten bardzo ważny moment. Tutaj właściwie jest szansa w tym momencie na odwrócenie, ale tak jak powiedziałem, ta formacja, ten ruch trójkowy, wybicie, czyli potwierdzenie inside baru, moim zdaniem, jeżeli już to chwilowe jakieś próby powstrzymania, a wybicie tutaj tej strefy, no będzie dla mnie już takim, no można powiedzieć, nie ma nic na giełdzie pewnego, ale takim dość mocno, niemalże jednoznacznym wskazaniem na ruch w kierunku wybicia 3500 punktów, a to moim zdaniem wiązałoby się z zejściem co najmniej do tych okolic 3200 punktów, a znowu, co może być jeszcze gorszego, no to odsyłam znowu do tej analizy wideo sprzed niecałych dwóch tygodni. Patrząc teraz na wykres dzienny, no widzimy, że tutaj po starcie mieliśmy korektę pędzącą, rynek tu się teraz rozpędza, mieliśmy tutaj szansę na zatrzymanie, to nie poskutkowało moim zdaniem, ta doji
daje szansę znowu na jakąś próbę ruchu, ale no, jesteśmy tu już w tendencji spadkowej, zatem by musiał to być ruch po pierwsze, który wybije tutaj to maksimum z czwartku, czyli 4028. A następnie no, nie będzie zejścia na nowy dołek. Wydaje mi się, że tutaj jest droga otwarta na dół i to jest takie moje podstawowe założenie. Może jeszcze na sekundkę, bo coś mi się przypomniało, a zapomniałem otworzyć, chciałem otworzyć intra. Ale dobra, nie otworzyłem. Powiem tylko tyle, że ten ruch do góry odpowiada dokładnie, bo tutaj mówiłem, dokładnie temu ruchowi, temu ruchowi, temu ruchowi. Dokładnie, oczywiście nie chodzi o punkt 2, 3, tak? Ale wszyscy, którzy śledzą moje wpisy codzienne, znaczy prawie codzienne, komentarze porannych, wiedzą, że na wykresie intra mamy tutaj serię czerwonych prostokątów, czyli zakresów overbalance, utrzymywanych z dość dużą dokładnością. I ten ruch, który tutaj miał miejsce w czwartek do góry, plus te wyższe otwarcie w piątek, wypełnił ponownie taki sam zakres korekty, wielkości korekty, no czyli ten tak nazwany overbalance. W związku z tym jak najbardziej tutaj patrząc na intra, no jak gdyby to jest dodatkowe wskazanie na to, że duże prawdopodobieństwo jest pójścia mimo wszystko dalej w dół. I to by było wszystko, jeśli chodzi o indeksy.